Cześć, z tej strony Patrycja. Dzisiaj pokażę Wam serię tytułów wydawnictwa Galacta od autora, którego bardzo dobrze znacie, a więc Rainera Knizi, a mowa jest o mojej wyspie, moim mieście oraz moim mieście grze kościanej. Zapraszam na filmik. Z informacji pudełkowych oba te tytuły duże rozegracie w składzie od 2 do 4 graczy w wieku od 10 lat, a rozgrywka jednego epizodu powinna Wam zająć około pół godziny. Natomiast jeżeli chodzi o grę kościaną, to ją rozegracie w składzie już od 1 gracza do 6 graczy. Również w wieku od 10 lat, a rozgrywka jednego epizodu powinna Wam zająć około 20 minut. O co chodzi z epizodami? Otóż te dwa tytuły to gry Legacy. W każdym pudełku znajdziecie koperty, 8 kopert, a w każdej z nich 3 epizody, a więc powiedzmy takie rundy. Po każdym z tych epizodów będziecie punktowali, a po całej kampanii dopiero zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Jeżeli natomiast chodzi o moje miasto, tutaj także mamy kampanię. Nie mamy co prawda kopert, nie mamy talii, które znajdziemy w dużych pudełkach. Mamy kości i notes. Tutaj potrzebujecie także kredek albo ołówków do rozegrania tego tytułu. Natomiast każdy z epizodów, a tutaj mamy ich 12, jest podzielony na 4 rozdziały i także tutaj będziemy mieli zmienne, jeżeli chodzi o rozgrywkę, o zasady, o punktację. A więc powiedzmy, że także jest to gra Legacy, ponieważ właśnie wprowadza każdy epizod pewne zmienne, tak? Więc nie mamy kopert, ale mimo wszystko jest to także mechanicznie gra Legacy. W związku z tym, że są to gry Legacy, ja Wam nie mogę w pełni ich pokazać, bo zepsułabym Wam po prostu zabawę i frajdę z odkrywania tego, co znajdujecie w kopertach. Dlatego powiem Wam teraz mniej więcej, jak wygląda rozgrywka, jeżeli chodzi o te zasady takie podstawowe, główne, a oczywiście odkrywanie kopert zostawiam Wam, żebyście poczuli tą satysfakcję, którą my czuliśmy przy otwieraniu każdej z nich i zapoznawaniu się z nową zawartością. Jeżeli chodzi o te podstawowe zasady, to jeden i drugi tytuł, ten duży, są bardzo do siebie podobne. Każdy z graczy wybiera planszę, nazywa czy to swoją wyspę, czy swoje miasto. Dobieracie takie same żetony, kafelki tetrisowe. W mojej wyspie kafelki są, przypominają mi te, które znajdują się w Arknowie na przykład. Ponadto w pudełku, oprócz oczywiście wspomnianych kopert, znajdują się talie. Te talie składają się z kart, a na kartach znajdziemy te same kafelki, które dobieracie przy pierwszej rozgrywce. I epizod zawsze wygląda w taki sposób, jeżeli chodzi o te właśnie podstawowe zasady, że odkrywacie wierzchnią kartę, każdy z graczy w tym samym momencie pobiera wskazany kafelek i wykłada w odpowiedni oczywiście sposób na swojej planszy. Bardzo ważne jest to, żebyście robili to tak samo, znaczy w tym samym czasie, ale właśnie każdy patrzył na swoją planszę, żebyście od siebie po prostu nie ściągali, niech każdy kombinuje po swojemu. Wtedy dopiero ta rozgrywka jest taka fajniejsza i ciekawsza. I epizod kończy się w momencie, kiedy albo skończy się talia, albo wszyscy gracze spasują. Podczas jednego epizodu możecie też spasować wcześniej, powiedzieć, że już nie bierzecie udziału dalej w epizodzie, ale wówczas do niego wrócić nie możecie. Podliczacie punkty. Na koniec oczywiście epizodu wszyscy gracze podliczają punkty, odpowiednio zaznaczacie to na swoich planszach, a tak jak wspomniałam, dopiero na zakończenie całej kampanii jest wyłaniany jeden, ten najlepszy, czyli zwycięzca. Jeżeli natomiast chodzi o moje miasto grę kościaną, to tutaj jak powiedziałam, jak już wspomniałam, mamy naprawdę bardzo gruby
notes i 4 rozdziały, łącznie 12 epizodów. Ten notes jest zadrukowany dwustronnie, a więc naprawdę tutaj dużo tych karteczek mamy. No i mamy też 3 kości. Każdy z graczy ponadto musi dobrać sobie ołówek albo kredki. I na początku podczas rozgrywki zamiast kart, to będziecie odsłaniania kart, to będziecie rzucać kośćmi. I te 2 niebieskie kości będą wskazywały Wam kształt, jaki będziecie rysować, natomiast ta niebieska rodzaj budynku, jaki narysujecie. I tutaj tak samo, tak? Skończy się epizod w momencie, kiedy już nie możecie rysować, kiedy wszyscy spasują, podliczacie punkty i przechodzicie do następnego epizodu. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, to tutaj te 20 minut na epizod, to raczej powiedziałabym, że się bardzo sprawdza i jest właściwy czas podany. Natomiast jeżeli chodzi o te duże pudełka, no to w jednej kopercie mamy 3 epizody, pół godziny wskazane na jeden epizod wychodzi na kopertę 1,5 godziny, a u nas wychodziło około godziny, więc dużo szybciej, ale też no, raczej my decyzje szybko podejmujemy, więc długo się nie zastanawialiśmy na tym, gdzie jaki kafelek wyłożyć, tylko raczej szło to bardzo, bardzo płynnie. A szczególnie już później, kiedy już tak jakby lepiej poznaliśmy troszeczkę te podstawowe zasady i już mieliśmy zaplanowane bardziej, tak? Jeżeli chodzi o różnice, tutaj w tych dużych pudełkach rozgrywka jest bardziej do zaplanowania. Bo widzimy, jakie mamy kafle, wiemy, jakie kafle nam jeszcze zostały, widzimy od początku nasze plansze, a więc możemy sobie zaplanować wykładanie, rozłożenie tych kafli na planszach, tak? Natomiast jeżeli chodzi o moje miasto kościane, no to tutaj mamy większą losowość, bo no, tu z kolei tego rzutu kośćmi nie przewidzimy. Więc musimy na bieżąco reagować, przez co naprawdę to pudełko daje dużo satysfakcji. Gdybym jednak miała wybierać i porównać, teraz porównam moje miasto, czyli grę kościaną moje miasto i Legacy to planszowe moje miasto, to uważam szczerze, że nie ma potrzeby posiadania 2 pudełek. Oczywiście możecie, to jest moje odczucie. Mi wystarczy, szczerze mówiąc, to moje miasto gra kościana. Dużo bardziej mi się podoba. Natomiast jeżeli miałabym porównać te 2 duże pudełka, to także wybrałabym moją wyspę, bo jest też dużo dla mnie ciekawsza ze względu na fabułę. Po prostu bardziej do mnie przemawia, jest bardziej w moim stylu. A ponadto moja wyspa jest troszeczkę trudniejsza, wydaje mi się, jeżeli porównać ją z moim miastem. No, w tym zestawieniu moje miasto u nas zajmuje 3 miejsce. 2 miejsce to moje miasto gra kościana i 1 miejsce moja wyspa. W związku z tym, że tak jak powiedziałam, tutaj jest to Legacy i kampania, no to niestety nie mogę Wam dużo więcej pokazać, bo zepsułabym niespodziankę, a właśnie to daje największą frajdę. Powiem natomiast jeszcze kilka słów odnośnie rozgrywki. Tak jak wskazane jest w instrukcji, tak samo my polecamy rozgrywanie kampanii w składzie stałym, a więc z mojej strony bardzo polecam te tytuły do rozgrywania takiego rodzinnego. Odrobicie lekcje z dzieciakami, zjecie obiad i możecie usiąść do rozgrywki i to już w składzie nawet z 8-latkiem, ponieważ te zasady są naprawdę bardzo proste, te początkowe, a zmienne, które wchodzą, to wchodzą po kolei, one są coraz trudniejsze, a więc też łatwiej przyswajalne. Zresztą, jeżeli gdzieś tam pod koniec kampanii nie będą sobie radzić, to przecież możecie pomóc, ale myślę, że ograne 8-latki spokojnie sobie z tymi tytułami poradzą, a więc jest to seria naprawdę dla rodzin, dla przyjaciół, którzy się często spotykają w jednym składzie. Co ciekawe i fajne, to nie są gry jednorazowe. No, poza oczywiście grą kościaną, gdzie jak skończy Wam się notesik, no to wiadomo, że tutaj już nie będzie dalej grania.
ale pudełeczko to kosztuje niecałe 50 zł z tego, co widziałam na Plancheo, więc jest naprawdę taniusie. Możecie je wszędzie ze sobą zabrać, a tak jak powiedziałam, notes jest naprawdę gruby, więc powinien na długo starczyć. Natomiast tutaj te dwie duże planszówki, one po rozegraniu kampanii dalej są do ogrywania. Te plansze są dwustronne, a więc ja Wam to pokażę. Na jednej rozgrywacie sobie właśnie w trybie kampanijnym, a na drugiej stronie możecie rozgrywać już sobie tak jakby stale, tak, jako normalną planszówkę, coś typu powiedzmy patchwork. Zasady są też bardzo proste, są oczywiście rozpisane w instrukcji, a więc nie są to gry, co bardzo ważne, jednorazowe i one kosztują też około 120-130 zł, a więc również wcale nie są tak bardzo drogie, a naprawdę świetnie się nadają do rodzinnego grania. Nam najbardziej, tak jak powiedziałam, spodobała się moja wyspa, natomiast jeżeli nie lubicie takiej losowości aż nadto, no to to Wam się mniej spodoba, natomiast bardziej właśnie polecam wówczas dla Was te planszowe Legacy, a jeżeli lubicie w ogóle tę mechanikę albo Wam się spodoba, to także możecie mieć dwa pudełka, bo one się jednak od siebie różnią. Jeżeli natomiast chodzi w kilku zdaniach jeszcze o wykonanie, o to jak te gry wyglądają, no to bardziej nam się na stole podobała właśnie moja wyspa, więc to jest kolejny taki plusik troszeczkę do tego tytułu. Natomiast ogólnie wykonanie jest bardzo dobre, te wszystkie elementy są fajnie zrobione, wszystko jest takie czytelne, tutaj nie będziemy mieli problemów z podliczaniem też punktów. Oczywiście jeżeli chodzi o rysowane moje miasto, to już zależy od tego jak będziecie rysować, bo ja tak bazgrałam, że czasami trudno mi było te punkty policzyć. No ale to tylko ze względu na to, że właśnie bardzo namazałam, ale to przecież nie chodzi o wykonanie, tak? To nic do tego nie ma. Wykonanie jest bardzo fajne, ale te kości przyznam, że słabiutko, bo to są zwykłe takie plastikowe kosteczki z naklejkami. Pewnie to wpłynęło na to, że ta cena pudełka jest taka niska, ale no, tak, takie sobie te kości. To tak jakbym musiała się do czegoś przyczepić, to właśnie do tego, a wszystko pozostałe jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Niestety, mimo tego, że chciałabym Wam dużo więcej opowiedzieć o tych grach, powiedzieć mniej więcej, co znajdziecie jeszcze w kopertach, jak bardzo zmienia się plansza, jak bardzo zmieniają się zasady, no to nie mogę tego zrobić, żeby Wam właśnie nie popsuć zabawy, o czym już wielokrotnie wspomniałam, dlatego tyle ode mnie na dzisiaj. Polecam wszystkie tytuły, chociaż z mojej strony najbardziej jednak moją wyspę, a jeżeli lubicie grywać solo, a ja lubię grywać solo, to też grę kościaną moje miasto. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do odwiedzenia naszej strony www i do zobaczenia. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymisy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.